Siemandero. Siema, siema. Powracamy do Kiwi Osady. Zrobić te questiki fabularne. Powiem, że teraz zaczyna mi się fabuła spoza bety, co nie? Więc teraz będzie zajebiście, bo pójdziemy sobie gdzieś w pizdu daleko, czy tutaj do Skogsklen. Skogsklen. A tutaj co mamy? Suche stepy, suche cepy, kurwa. Tu mamy Skogsklen. No, musimy znaleźć Donata w twierdzy Eldheimu. Mam nadzieję, że Donat, nie wiem, jakiś tam, jakiś dobry będzie ten Donat. Także powinno być zajebiście. No, no, trochę grę przyciszyłem, żeby nie była taka głośna szmaciura, żeby było git. Spoko, no to co? Najpierw, kurwa, sprawdzimy sobie. Jakiś chuj ma 37 level, pojebanie. Never mind. Sprawdzimy sobie klan. Czy jakiś kurwa przechuj? Nikt. No, wiadomo. No to spierdalaj. No, ale mamy społeczności i mamy ludzi. I kto pasuje do niku? Mam Stampsy, no nie, mam Pitas. Mam WCW. A tu jest kurwa, a jaka? Czekaj, sekunda. Mam Kuligan, mam Kord, mam Akiras, kurwa, nikt nie pasuje, nic, mam Bear. No to chujowi ci ludzie, kurwa. Nikt nie pasuje do niku. Także wyjebane jądra. Nie chcę pieniędzy. Po prostu mnie wysłuchaj. Czuję to. Wielka katastrofa wydarzy się niebawem na północnych rubieżach. Wrota są w niebezpieczeństwie. Nie rozumiem. Przerwa na psik. Zostałeś zapieczętowane nie bez powodu. A teraz te uparte bestie próbują je otworzyć. Posłuchaj ostrzeżenia i powstrzymaj ich. Muszą zostać zamknięte. Mhm. Może lepszym pytaniem jest, dlaczego tylko ty traktujesz to poważnie? Ja kiedyś... to było w sumie dawno temu. Mam jakiegoś żebroka. No, ale chuj tam. W pozu ziomal. Może nawet jakiś Horadrim. Nie, no na pewno nie. O! Weź ten chleb uparty, kretynie. Za darmo jest. Nie potrzebuję jałmużny od tych psów z katedry. Hał. Tak jest. Widziałem 10 oboli, a to z dupiej. Opie. Nic nie kupia. Dobra, zobaczymy, czy jakiś eliksir może być. Powiedz no, gdzie się podziały twoje dziewuszki? W końcu uciekły bawić się w rycerzy, co? Gówno, to już właśnie. Rankiem wyruszyły do Korvalar. Będą tam mieć jedzenie i trening. No kurwa, nie wiem. Więcej niż mogę im zapewnić. Siema, skurwysynie. Co? Eliksir na zimno. Mogę sobie zrobić, kurwa, to sobie zrobię 3. Żelazne kolce, to jest na co? Na pancerz. Może być. Zajebiście pamięknie. Dobra, no chyba kurwa wszystko. Co chciał jeszcze zrobić? Już nie wiem, nie pamiętam, ale wyjebane. Lecimy z buta. To jest spoko dialog. O kurwa, w Polsce to już się dzieje. Dobra, nie potrzeba księżyców kurwa żadnych. Chociaż cały czas jest, dobra. Zapierdalamy z buta. Idziemy do Eldheim. Kurwa jak w Trondheim.
Dobra. Skyle mam, to tam w miarę do agaru. Jest ok, na trójkącie jest rozpierdol, na pizdę to mu zajebie. No kurwa. Ta gra trochę jeszcze za głośna. Chyba. Tak mi się wydaje. Żeby nie było przypału. Damy to na 70. I spierdalać. Nie wiem, kurwa, czy jest jakaś różnica. Daleko nie ma. Dobra, co my tu mamy? Tylko drut. Kurwa mać! Nie ma nic do mnie. To jest do mnie. Druid. To jest dla mnie. Co to jest? Cześć. 10 sekund barierę. To jest spoko. Kurwa, to bez sensu. To jest spoko, kurwa. Dobra, ale chuj. Jebu, na chuj dojedzie. To jest ten taki mocny. 16 level są, kurwa. O, ołtarze Lilith. Siła woli. W głowach się pierdoli. Dobra, lecimy szybko na fabułkę. Dobra, Menelstad, kurwa, elegancko. Menelstady. Czego ci trzeba, skurwysyny? Skończył się tak, że padłem ofiarą wymuszenia ze strony bandyty Lukasa w zamian za ochronę. Rozbił obóz na północnym zachodzie, gdzieś w pobliżu przełęczy. Zwróć mi klejnoty, które ukradł, a dopilnuj mnie, aby ci się to opłaciło. No, to dzięki, chłopie. Ale co to jest tutaj? Aha. To spierdalaj. Za tymi murami noc ma ostre zębiska. Lepiej przenocujmy tutaj, co byśmy dotrwali świtu. Tak jest. Czy wolisz, żeby zamiast wampirów w lasach resztki życia wyssali z ciebie tutaj sikupce? O kurwa. O, to po śledziach. O. Nieźle, kurwa. Dobra, mamy tu jakieś aktywność. O kurwa. Co to nie to? Nie ma we mnie furii. Jestem jeszcze gotów. No i jego po 300, kurwa. Czyli dużo. Ja się wyjebałem, ale... Ale chuj tam. O, to nie jest ludzie. Dawać, kurwa, nie to pizdę. Ja pierdolę, pizdolę. O! Dawaj, kurwa. Ktoś zajebał. Dobry.
Siema. Przyszedł kurwa na ostatni. No i zajebiście, co my tu mamy? Pierwszy szmaragd. O kurwa. No to pięknie. Damage kurwa zajebisty. Ej kurwa, mnie to wkurwia. Super pant. Okrzyk bojowy. Super. Co mi tu daje? Podstawowe. Przytłoczenie. A to jebać. Możesz tu pierdolić. Damage się liczy na razie. Jest wspaniale. Na full pizdę. O kurwa. Trochę się zlagowały. Ale to chuj. Co my tu mamy? Klejnoty. No dobra, to zrobimy. Jak idziemy obok to. Wyjebane jądra. Siema. No Barbie jest kurwa silny, nie? Ale mega jest silny. Dzięki. Barbie jest mega silny chłopak. Kurwa, to tak napierdala. To jest chuj, nie? Patrz. Kurwa nie to. Gra. A myślałem, że to coś ciekawe było. To jest kurwa coś niesamowitego. Niesamowicie. Naprawdę. O, nawet dużo tego dropi. Jebie wszystkich na pizdę. Ha, kurwa. Niesamowite. O, zajebiste. Ciebie też rozpierdolę. O kurwa. Ała. Ajajaj. Zes. Dobra. To gówno jest przyjemne, nie? Serio. To gówno jest przyjemne. Nekromanta, pierdalaj. Ciągle kiwa jakieś gówno dla mnie. Sylwia, chuj. Może pod tam gdzieś barbarzyńcem być. Może się da czegoś więcej. No i tutaj wchodzimy już. Tutaj, z tego co pamiętam, to gra już wypierdalała. W becie. Więc ecie pecie. To jest chyba miasto, co? Nie? Tak? No? Nie wiem. Dobra, pierwsza lokacja. Pakunki, kurwa, ciągle co innego. Pojemniki, no wiadomo, pojemniki, kurwa. Słoje, kurwa. Mamy twierdzę. Niech światłość cię błogosławi. Jeśli czegoś ci trzeba, daj znać dowódcy straży. Okej, byku, okej. No i mamy. Kurwa. Dobra. Co to jest w ogóle? Chuj, jakieś legiony z dupy. Mam miasto, nie ma teleporta. Albo co? Pójdzie. Zjedzimy sobie ten bullshit. Padał niczym deszcz, a szalony śmiech Astarota. Przecinał ciszę jak... Astarot. Co za kurwa kloc. Ludzie próbowali się ukryć, ale demon ich wywęszył. Zagonił ich do ognistej klatki i szykował się, by zjeść ich jednego po drugim. Psz, 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 psz,
gwałtowny wiatr zgasił płomienie. A pośród dymu stała trójka bohaterów. Nawet sam Astaroth zadrżał na ich widok. Najpierw ruszyła Airida. Ty tu Zomek i Atomek. Burzę nad głowę demona za pomocą muzyki ze swej talharpy. Nie może być harpa, musi być talharpa, wysoka harpa. Rycząc jak bestia. Kurwy! Zsiekał Astarota kłami i pazurami. Jakiś drut. Tam taka była muzyka. Ruszył Donut! Donat! Zanurzył swą rękę w ognistej piersi demona i zmiażdżył w dłoni serce biesa. O Jezus Chrystus. Tylko jedno dziecko pod wrażeniem. Astaroth wydał z siebie skowyt, który wstrząsnął całym lasem aż po korzenie. Po czym potwór rozsypał się w pył. I tak dobiegły końca dni popiołu. Piękna historia z Purwielu. Ten Donat to jest byk. Dzięki za historię. No to mogę teraz zejść. No to była wycieczka. Wszędzie te kurwa pokute dupy. Człowieka o większym sercu. Pik serce. Przyszedłem prosząc, co by dał mojemu synowi jakąś robotę i od razu zatrudnił go jako pomocnika. Tak z marszu. Nie wiem, jak mu za to odpłacę, ale klnę się, że znajdę sposób. Co to za miejsce, byku? Eldheim to uświęcona ziemia, pobłogosławiona świętym blaskiem Inariusa. O kurwa. Sam fakt przebywania na niej podnosi mnie na duch. No to super. Powodzenia. O! Gnę się na moją duszę, że już nigdy nie wezmę imienia ojca Inariusa na daremno. Tylko mnie stąd wydostań. Błagam. Chłopie już otwierą. Jakbym mógł zajebać. Módl się za mnie. Błagałam Inariusa o siłę, by oprzeć się pokusie. Pierdolę średniowiecze, co? Czasy średniowieczne, kurwa. Wszystko średniowiecze, wszystko średniowiecze. Jakby ktoś je opętał. Co ty gadałeś tam? Módl się za mnie. Błagałam Inariusa o siłę, by oprzeć się pokusie. Dobra. Komandorze, Amwincik! Szukam Horadrima imieniem Donan. Przysyła mnie jego stary przyjaciel. O tej porze? Pewnie jest w warowni. Zapytaj strażnika przy wrotach. No i chuj, woli się gapić na żołnierzy, czy mi kurwa kuta stoi. Zamiast ze mną porozmawiać, no ale wiadomo. O nie, ty też jesteś z tej bandy pochlebców? Ja chlebów. Donan to, Donan tamto. Ludziska mają tego człowieka za wcielone bóstwo. No kurwa, jak rozjebał jakiegoś kutasa. Kiedy pokutnicy wyśmiewali nasze ofiary składane kniei. Powiem ci gdzie. Zaszył się w swojej wygodnej twierdzy, strosząc piórka niczym paw. Nie ma sprawy, byku. Co my tu mamy? Kowal? Nie chcę. Tak czy nie? W sumie nie chcę broń. Co ty kurwa mi tu możesz sprzedać? Chłopie, to jest takie tanie. Zważaj na plotki, podróżniku. Mieszkańcy Doliny zawsze znajdą powód, by oczernić katedrę. Chociaż tyle zrobiliśmy, by uzdrowić tę zniszczoną ziemię. Dobrze to powiedziałeś, skurwysynie. Przejść do warowni, ja. Jest na górze, w wielkiej sali. Ale załatw to szybko. Wszyscy wiedzą, że ja tu mam już przyjść, czy co? Dzięki, byku, że mnie wpuścisz. Co to, kurwa? Jakiś kutas? Coś leży, kurwa, na zoli. Najebany.
O ty kurwa magu. No to pięknie, panie starocie. Co my tu mamy? Nic! Pięknie, panie starocie, się pan wypierdolił. Jest tutaj? Kurwa. Mamy druta. Chyba. No maga, co my tu mamy? Fajne widoki. Ojcze, muszę dołączyć do pozostałych rycerzy. O kurwa, tu. Po co ten pośpiech, mój chłopcze? Kurwa, nic. Wiesz, znalazłem kilka starych horadrimskich ksiąg w moich zbiorach. Może zostań. Przejrzyjmy je wspólnie. Donam, ty kurwa. Je ze sobą. Nie masz nóg. Mamy gościa. Co on taki kurwa mały? Taki mały się wydawał, kurwa. Jak knyp. Ciekawe. Wrócimy do tej rozmowy. Kurwa, ale ruby. Potrzebujesz czegoś? Będę jakby siedział. Mam wiadomość od Lorata. Ale chuj tam. No proszę. Dawno nie słyszałem. Dwóch łysych się spotkało, kurwa. Co skłoniło staruszka do zejścia ze swej góry? Ostrzeżenie. Na świat zstąpiło pradawne zło. Demonica. Lilith. A ty... skąd o tym wiesz? Odkryliście z Loratem coś ciekawego? Może jest to związane z tym, co widziałeś, ojcze? Tak. Właśnie do tego zmierzałem. W mojej posiadłości miał miejsce incydent. Lepiej będzie, jeśli omówimy go na miejscu. Ruszaj przodem i rozejrzyj się trochę. Spotkamy się tam i wtedy porozmawiamy. A co do twojej prośby, ruszaj do Brystagu i bądź ostrożny. Trzymaj się blisko rycerzy. Będę. Nie martw się. No to Białas. Syn Białas. Trochę mu się nie chce chodzić, ale chuj tam. Żyje? Przyniosłem proroctwo Inariusowi, by mógł odkryć jego prawdziwe znaczenie. Nie spodziewałem się, że zabije z tego powodu swojego syna. Dobrze, co? A teraz to, czego pragnął. Ten przeklęty klucz do piekła jest w rękach Lilith. To musi mieć związek z jej poszukiwaniami Astarota. Astarota, dupa Tarota. To było parę dni temu, w środku nocy. Szczerze mówiąc, myślałem, że to koszmar, ale niestety tak nie było. Mam tu jeszcze coś do załatwienia. Ruszaj przodem. Porozmawiamy o tym w posiadłości. Nie rozmawialiśmy wiele przez ostatnie lata, ale łączy nas wspólna historia. Jako Horadrimowie jesteśmy braćmi. Poza mną nie ma pewnie bliższej mu osoby. Jak zapewne zauważyłeś, tworzenie więzi nie jest jego mocną stroną. No raczej kurwa nie. Kajtom nadupiać. Omeny. No to idziemy, no. To idziemy. Jak omeny, to idziemy. Czułem jak mulosz, kurwa, dupia przed ciebie. Krocz w światłości. Nie ma sprawy. Jak mi kurwa poświecisz, to tak będzie. Pokażesz trochę życzliwości staremu żołnierzowi? Pewnie. Dziękuję, wędrowcze. Pewnie, że ci tam. W czasie Dni Popiołu zostałem ranny. Dotknąłem demonicznego płomienia. Myślałem wtedy, że jestem odważny. Wciąż czuję taniec ognia na rękach. Płomień wypalający skórę. Każdy dotyk sprawia ból. Jedynie złoto go łagodzi. No. To już masz pizda ogień. Teraz jest, kurwa, przybliżenie było.
Dobra, jebać. Urny. Coś pięknego. Będę gratma. Ale nazywasz się Murek. Jest nas mniej niż kiedyś, ale trwamy. Tak długo jak las przemawia, będą i ci, którzy go słuchają. No to miasto drutów. Spójrz na to. Te kamienne tablice to jedne z pierwszych dzieł spisanych przez moich druidzkich przodków. Wszystkie zniszczone. Ostatnio dzika zwierzyna na błoniach Gotmar wpadła w szał. Zaczęła niszczyć, a nawet zjadać nasze tablice runiczne. Nie winię tych zwierząt, ale musimy dbać o naszą historię. Na pewno rozumiesz, że to ważne. Proszę, odzyskaj, co się da. Kiedyś nauczałem małego Jorina dawnych rytów, a także jego matkę, Brejgę. Spisała własne kroniki. Oboje mieli wielki szacunek do naszej kultury. Brejga zainspirowała mnie do stworzenia listy naszych najstarszych artefaktów. I jej w ten sposób przypomniała mi, jak łatwo zapomnieć o przeszłości. Nie ma sprawy. O, roje. Patrzę dole. Muszę czekać. Ha, ha, ha. Ty serio z tego walisz? No dobra, wiem, że z tego walisz, ale... Ale to jest... Zerowany. No do wolnej broni. To. Jak dowolna broń, to ta będzie najlepsza. Zdecydowanie, kurwa. Chociaż jeszcze jakiś dobry obuch, jakby się trafił, to też byłoby zajebiście, ale chuj tam z tym. Fajny geld. Okej. Okay. Kurwa. Znacznik jest. O kurwa. Wygląda jakby to miał być teleport, który... Jednak nie. Witaj w posiadłości Ognistowia, podróżniku. Jestem tu w sprawie ostatnich wydarzeń. Donan pozwolił mi się rozejrzeć. Wydarzeń? Więcej nie powiedział. Pewnie miał na myśli swój gabinet. Wydarzyło się tam coś... coś bardzo niepokojącego. No to pokaż. Mogę z tobą pogadać jeszcze? Chyba nie. Zobaczmy sobie jego hawirę. Dobre wyro. Okej, okay. Kurwa, same książki. Labregi. Same książki tu masz. Macie. Jorin. Stara Pradia mu napisała. Damska Łodzież. Kaldeum. Bezsenność. Dobra, on to przepracowany chłopak.
albo zestresowany, przepracowany, zestresowany. Fajne, fajne jadłodajnie, kurwa. Lokacje zajebiste, chuj. Co kurwa niesamowite. Serio? Kurwa, to jest osobny tank. Dobra, no to chuj jebać. Osobny dungeon, no to pierdolę. O, ho, ho. Krwawe płatki. A jak drugi Astaroth, co? Albo trzeci. No i chuj. Co to kurwa się odpierdala w ogóle? Niemożliwe. Wiem, kim jesteś. A ja znam ciebie, Donanie. Stary, zmęczony. Każdego dnia próbujesz dorównać własnemu dziedzictwu. Czego ode mnie chcesz? Astarota. Nie żyje. On nie może umrzeć. Nie z waszej ręki. Co z nim zrobiłeś? Precz, demonie! Przeklinam cię! Stałeś się taki słaby. Zrobię z ciebie bohatera. Kurwa, Lilia, ty jesteś brzydka. Wróć w ciemność, która cię zrodziła. Powiedziałem, precz! Dobre gówno. No to chujowo. Pa, jak się kurwa giba, jak czarno. Dobra, pytam, że tylko stany kurwa na chwilę dwa razy mniej więcej. Jakieś galoty mam dobre. Napad na bank, kurwa widzę. Widzisz Donat? Masz kurwa spierdolę. Kurwa, kurwa impreza.
gruba kurwa impreza, nie? Kurwa, nie trafiłeś jeszcze. Do nam. Chodź do nam. Kurwa, unik mnie. Chodź na jebie. Samożony. Dobry jest ten mak. Co? Atak kozoldów? Kurwa, Donan, co to było, co? Jakiś rozpierdol był. Jeszcze se galoty sprawdzimy niż tą pogodą. Kurwa, sorry, nie. Dobra. Kurwa. O! To zajebiście. Tu ludy. Dotąd nigdy nie odważyły się podejść tak blisko posiadłości. Już mają wyjebane. Może przyciągnęła je obecność Lilith. W mojej wizji widziałem ją w twojej pracowni. Wizji? Co masz na myśli? Nie do końca to rozumiem, ale to nie pierwszy raz. Lubisz zaskakiwać, co? Nic dziwnego, że udało ci się zainteresować Lorata. Cóż, więc chyba rozumiesz mój kłopot. Córa nienawiści w moim domu. Musi być wściekła, że ją wypędziłem. Ten obraz, który u ciebie wisi, kogo jeszcze przedstawia? Dlaczego pytasz? Wydawało się, że odeszła, gdy ich zobaczyła. To Nafain i Airida. Druidzi, którzy pomogli mi pokonać Astarota. Tak. Tak, całkiem możliwe, że wpadłeś na dobry trop. Stawiłem jej opór, więc zapewne teraz ich zapyta o demona. W okolicznych wioskach stacjonują rycerze. Jeśli Lilith tamtędy przechodziła, na pewno ktoś ją widział. Dobra, mamy waypointa, to jest zajebiste. O kurwa! Muszę zająć się zmarłymi. Gdybym wiedział, że ludzie są w niebezpieczeństwie, odgrodziłbym posiadłość. Przeklęta Lilith! To ona to na nich sprowadziła! Oczywiście, że nie. Demony to aroganckie stworzenia. Nigdy nie przyjęłaby do wiadomości, że ludzie zdołali pokonać Astarota. Ale niepokoi mnie co innego. Dlaczego go szuka? Czego od niego chce? Astarot pochodził z krainy nienawiści, która niegdyś była domem Lilith. Może odpowiedź wiąże się z tym? Muszę się nad tym zastanowić. Niegdyś byli dla mnie jak rodzeństwo. Ale koniec końców każdy z nas poszło w swoją stronę. Airida całkowicie oddała się czuwaniu nad zmarłymi. Chciałbym znów usiąść z nią i porozmawiać o starych czasach, jak to mieliśmy kiedyś w zwyczaju. Ona fajn. Szkoda, że zrobił się taki zgorzkniały. Żyje jak odludek w głębi lasu. Nie chce się ze mną spotkać. Cały czas się kurwa odwraca do mnie plecami. Za tę decyzję jestem albo wpalony, albo wyklinany. Nie ma nic pomiędzy. Druidzi tacy jak na fajn uważają, że oddałem ich ziemię rycerzom pokutnym. Myślą, że miałem inny wybór. Gdy dni popiołu dobiegły końca, potrzebowaliśmy pomocy, by odbudować i ochronić Skolzglen. Katedra się tego podjęła. To zajebiście, mordo. Patrz. Pokażę ci coś, kurwa, mordo. Najebiemy, kurwa, Lilith, chłopie. Widzisz to?
Kurwa. Pięknie, co? Po ataku na posiadłość mamy mnóstwo rannych, a nasze zapasy lekarstw i opatrunków są na wykończeniu. Proszę, możesz się udać do Kerigaru i poprosić alchemika Kormana o wysłanie nam czegokolwiek? Powiedz, by się pospieszył. Kończy nam się czas. Kurwa. Najgorsze jest to, kończy nam się czas. Ale nic, ja to kurwa zrobię. W sumie kurwa, może to zrobię od razu. Nie. No to chuj, to pewnie zrobię od razu, bo to jest po drodze, kurwa. To wyjebane. A tu mamy co? Wiesz, runice, tablice, zbierz runiczne tablice z dzikiej zwierzyny. Kurwa, jestem tak blisko tego, że to żal tego nie zrobić, więc napierdolimy, wbijemy level. Coś tam odkryłem, jeszcze jakieś gówno. Pochodzimy sobie, tam też mogę iść, no to kurwa, zajebiście, dwa w jednym. Co ja tu mam zrobić? Mamy to śledzenie, zbierz runicę. Kurwa, dobra, nevermind. Tak się pierdala? Nie wiem. Dobra, chuj, jebiemy. Dobrze. Mało fur. Kurwa, przecież... Leczyłem się do chuja. No, ten level szybko kurwa wlazł. Coś od nowa? Mhm. Kurwa, to było easy z tym. No ale już chuj. Zwierz, runice, tablice, dzikiej zwierzyny. Zaraz to zobaczymy. Mamy tutaj ryby. Na tych chuj. Kurwa. Jest rozpierdol duży, nawet zajebisty. Zaraz sprawdzę. To wychodzi do lamusa, kurwa. Ale never mind. Pancerz, dużo panca. Nic mi daje jeszcze. To chuj z tym, ale co tu mam, kurwa? Lecimy damage. Koto ludy. Kurwa, nie zajebałeś? Bieda. Bieda w kraju. Przeczekać.
Nie no, zajebiście się z tym napierdala. Co tam dostałem? Kurwa, coś tam dostałem, ale za chuja nie wiem. Gdzie są te bestie, kurwa, runiczne z dzikiej zwierzyny? Ej, kurwa, to co by się chyba przerwało, bo to muszę... Wygląda, że muszę rozpierdolić dziką zwierzynę. Ale tutaj nie brałem żadnej. Chyba. Chyba na pewno. Mam zajebać, kurwa, dziką zwierzynę. Ciebie mam zajmać? No chyba nie. Kurwa. Co jest za chuja? Nie wiem, ale... Ale idę tu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to robić, to gówno. To jest strata czasu, kurwa, jak mi się wydaje. No ale chuj. Dobrze się, łatwo jest tutaj się wypierdolić i to jest kurwa dobre, bo oni są... No, no kurwa, potężni są. Tu się wyjebałem, tak? No dobra. No, to będzie kurwa, spoko. Dzięki kurwa. Zajebiście. Nie jest to takie kurwa oczywiste. Szaman, który nie przyzwał tych dywini, ale to... Dobrze napierdalają, są duży. To jest kurwa zajebiście. Tu czuć ten rozpierdol, kurwa, nie? To jest kurwa zajebiste. Że czuć ten wpierdol od nich. Czuć te pierdolnięcie, kurwa, z tego... tej wielkiej, kurwa, paruby. No, nice, kurwa, dzika zwierzyna, z ciebie też spotkamy. Może... Kurwa, robimy. Dobrze jest, kurwa. No daj mi te gliwy. Chuj z tym. No i pięknie. Nie no, zajebiście się już napierdala. Można powiedzieć, że ciężko. Czyli tutaj już jakiś defensywny skill bardziej się przydaje. O dziwo. Bo fajnie ciula, kurwa, i się wyjebałem w czasie, kiedy on mi kurwa wyjebał właśnie. Ale. Wygląda to zajebiście, kurwa. Naprawdę. Jest tu w chuj przeciwników. 17 level. Ja chyba nie mam leku dobrego na ten level. Mam gówno oczu. I jeszcze tutaj mi damage pasuje z tego. Erka. Kurwa, ja... Czy ja mam... Co ja tu mam do chuja? Ja pierdolę. Nie to. Kurwa, też nie to. Ty kurwa nie miałem, dobra, chuj mi się skończy. Nie, czy miałem elixir, kurwa, czy miałem, czy nie. O ja pierdolę.
O ja pierdolę, ole, ole, ole. Oczyść piwnicę. Oczyść piwnicę, ale to już sobie zrobimy w następnym, kurwa, filmie. Peace, yo.